God mode. Enter! Kurczę, jednak nie działa. Jak widzicie, kody oraz cheaty w grze Brawl Stars nie działają. I dobrze, ponieważ do gry zostały dodane dwie mutacje, które sprawiły, że dwie postacie są nieśmiertelne. I uwierzcie mi na słowo, gra przeciwko tym zadymiarzom to totalna męczarnia. Więc dzisiaj, moi kochani, pokażę wam nieśmiertelne postacie w grze Brawl Stars. No to teraz na szybko wyniki konkursu. Ta osoba zgarnia karnet zadymiarski, gratuluję. Odezwij się na mój e-mail, a ja ci podeślę kod PSC, za który będziesz mógł sobie kupić co tylko zechcesz. Chcesz wziąć udział w konkursie i też zgarnąć karnet zadymiarski jak poprzedni zadymiarz? Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, wpisz kod Farel do sklepu w grze Brawl Stars, a w komentarzu napisz, ale zadyma. Poco posiada nową mutację. Po trafieniu Poco leczy czasem siebie i okolicznych sojuszników, co sprawia, że jest to najmocniejsza postać lecznicza w grze. Dzisiaj sobie ją przetestujemy. Dobierzemy do niej gadżet, który nazywa się Camerton. Poco i wszyscy sojusznicy w pobliżu odzyskują 740 punktów życia na sekundę oraz pierwszy star power Da Capo. Gdy atak Poco uderza w sojuszników, odzyskują oni 962 punkty życia. Ja jeszcze tutaj bym dokupił sobie wyposażenie, dodatkowy jeden gadżet. Wybieramy. No i na początku zagrajmy sobie tryb solo. Sprawdźmy, jak ta postać się sprawuje w takim trybie. No dobrze, moi kochani, sprawdźmy, czy faktycznie Poco jest zadymiarzem, który jest nieśmiertelny, o ile posiada mutację. Coś mi się wydaje, że tak może być, ale jeszcze Poco nie grałem, ale przeciwko Poco grałem. I było ciężko, dobra. Mamy Stew, z którym mógłbym się tutaj troszeczkę powkurzać. Chodź, Stew. Zobaczcie, ja się leczę cały czas. Okej. Ult. Camerton, jeszcze gadżet dokładamy. Okej. No, jest z nim ciężko. To prawda, chodź, wariacie. Ult. Ale jest bitka! Ult. No dwóch na mnie siadło! No nie dam rady im chyba. Dobra, uciekam. Nie mogli mnie pokonać w każdym razie. Meg, jeszcze no nie wytrzymam! Padaj, chamie! Padaj, proszę! Proszę, padaj! Bo ja nie dam rady mu. Nie dam mu rady chyba. Tak! Co za mecz! Pierwszy taki mecz! Dobra, jednak można pokonać Poco, ale spójrzcie sami, jak ciężko jest to zrobić. Zagrajmy jeszcze raz. Okej, moi drodzy państwo, no to lecimy. Mamy bitkę Scarlet na dzień dobry. Dawaj. Camerton. No, dogonię go czy nie? Dobra, na szczęście padł. Lecimy dalej. Jest Hank z przodu. Mam nadzieję, że nie ma mutacji. Raz, dwa, trzy, cztery. Leżysz, okej. Kolejny Power Cubes na moje konto wpada. Gaz! Przecież nikt tobą już nie gra. Gaz, co ty tu robisz w ogóle, wariacie? Ult. Dobra, jest przypał. Jeju, jak tym Poco się ciężko podjeżdża. Uwierzcie mi na słowo, to nie jest postać, którą się puszuje, to jest healer. A! Dobra. Wielkie starcie, szybko poszło. Bijemy po 2400, będziemy teraz bili po 2500. Gdzie jest przeciwnik? Gdzie jest oponent? Ósmy Power Cubes. O, nie gadajcie, to jest Shelly. Zobaczcie. Ta Shelly nie jest nic w stanie mi zrobić. Okej, ulti dała. No i co? No, dawaj. Ja cię będę tak ganiał. Zobaczcie, co się dzieje. O, dobry ult. Okej, poganiajmy się z nią troszeczkę. Jakiś borowiczek. Postaramy się, widzowie, go przeżyć w strefie, wiecie? Postaramy się to zrobić. Jeszcze troszkę życia. Jeszcze chwilkę, wytrzymaj, Farel. Okej. Camerton. Jesteśmy w strefie. Strefa nas bije. Ult. Camerton. Leczymy się. Czy uda się to przeżyć? No, niestety się nie udało. Ciężko było przeżyć go w strefie. Ale jak widzicie, Poco mega mocny. Spoko loko, gościu. Zagrajmy jeszcze raz, tylko tym razem tryb duo. Jesteśmy w drużynie z Frankiem. No dobrze, ale Miłosz nie ma mutacji, ale też kilka postaci na tej mapie nie miało mutacji, więc spoko. Postaramy się takiego Franka wykerować. Max nie ma niekończącej się amunicji, więc dobrze. O kurcze, Colt. Colt na mutacji, uciekaj, Frank! No i po moim Franku.
Po moim franku, szybko się chłopak zawinął w zaświaty. Dobra, dobra, dobra. Ulti. Leżysz, Jackie. No i tam Maxę też wyjaśniam. Pyk, naraz nią. Okej. Miłosz. Leczę, staram się uleczyć. Podnoś, Miłosz. Podnoś wszystko, jak najwięcej, będziesz miał dużo życia. Uciekaj, bo ten Colt... Colt to jest taki wrzut na tyłku, że to jest niesamowite. Dobra, go, leczę go, Miłosz. Nie padaj, wariacie. Dobra, Miłosz. Wjeżdżasz, bierz te power cubesy i robimy z Colta galaretę. Jedziesz pierwszy, go. Okrzyk bojowy, baby sharka, jedziesz. No co za gość, pyk. Dobra, czyta gierkę, gadżet, ult! Wjeżdżasz, Miłosz! Tak jest! Alek mu sprzedał listwę na koniec! Pięknie, GG! Niesamowita gierka. Jakbyście chcieli mieć w swojej drużynie, mnie jako healera, zostawcie łapkę w górę. Niesamowity mecz. Kolejną postacią, która jest prawdopodobnie nieśmiertelna, jest Stew. Dopalacz Nitro Stew jest trwale naładowany. A co to oznacza? A oznacza to, moi drodzy, że jeżeli weźmiemy drugi Star Power, który nazywa się benzynowa terapia, użycie dopalacza Stew przywraca 551 punktów życia. Rozumiecie? Cały czas mamy aktywny ult i cały czas, kiedy go używamy, się leczymy. Czyli możemy się przemieszczać i nikt nam nic nie zrobi, bo i tak się uleczymy. Do tego dobieramy wyposażenie jako tarcza. Do tego wybieramy jeszcze, moi drodzy, serduszko. I oczywiście wybieramy jeszcze przebicie. Mamy trochę golda, więc ulepszymy go na maksa. 11 poziom, a co? No to sprawdźmy, jak mocny jest ten Stew. Bo nie dość, że nasz dopalacz nas leczy, to jeszcze podpala ziemię, widzicie? Spójrzcie na to. Możemy też dzięki temu szybciej na przykład otwierać skrzynki. Pyk, bo podpalimy sobie skrzyneczki. Atakujemy cały czas po 400. Zadajemy dodatkowo obrażenia po 400, niech będzie. No jestem ciekaw, czy taka Piper jest w stanie mnie trafić. Za chwileczkę się wszystkiego dowiemy, bo ja już po nią właśnie jadę. Rozjedziemy ją. Rozjeżdżamy Piper. Ach, chciałem ulti wjechać w nią, ale się nie udało. Dobra, ten Brock będzie mocny. Brock będzie ciężki do pokonania. Dobra, belka rozjechana. Jeszcze power cubesu trzeba popodnosić. A co, że jak wiedziemy, żeśmy faktycznie zrobili mocną robotę. Dobra, z tym brokiem może być ciężko. Dobra, jestem prawie szybszy od rakiet broka. Ale pokonałem już go. Ale trza. Dobra, spalimy. Bi po prostu spalimy ogniem. Ha! Spalona! Nie wytrzymam! To są jakieś cheaty! To są jakieś cheaty, widzowie. No gdzie ty jesteś, wariacie? Postaramy się ją spalić też. Chodź, Bonnie, chodź, malutka. Samym dopalaczem wyjaśniłem towarzystwo, rozumiecie to? Jaka ta postać jest przemocna, to się w pale nie mieści. Jeżeli uważacie, że Stew powinien taki zostać do końca gry Brawl Stars, zostawcie łapkę w górę, bo to było mega mocne. No to lecimy jeszcze raz, tylko że tym razem w trybie duo i są dwa Stew, rozumiecie to? Są dwa Stew w meczu, to będzie rozpierdziel. Masz mutację, wariacie, chociaż? Dynamite, leżysz, wariacik. Dobra. Dojechany. Hop. Dobra. Poczekajmy na mojego ziomka. Nie no, ten Stew nie ma mutacji, tylko ja mam mutację. Co się dzieje? Spalmy go, spalmy Karla! 9 power cubesów, Karl spalony! Żywym ogniem. To się w głowie nie mieści, naprawdę się w głowie nie mieści. Co tutaj się dzieje?
Obejrzałeś film do końca? Napisz w komentarzu, to się w głowie nie mieści. Ten komentarz też kwalifikuje się do wzięcia udziału w konkursie na karnet bojowy. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!